Remis to chyba dzisiaj niezły satysfakcjonujący dla Was wynik, nie? No tak, no prowadziliśmy jedną bramką, przyszliśmy ze stałego fragmentu gry. No i wkradł się jakiś niepokój w nas i dobra wrzutka z boku i dostaliśmy bramkę na 1-1. Szkoda, bo prowadziliśmy i mieliśmy do końca przytrzymać ten wynik, a niestety się nie udało. Trochę taka bramka, no z niczego można powiedzieć, taka chyba Wasz błąd trochę. To znaczy była rozegranie do boku, wrzutka z boku, prawda, i napastnik z tyłu dokończył, wsadził nogę, wyprzedził obrońcę i wyszedł. No ten mecz, ten remis to nic chyba Wam za bardzo nie daje, bo ani nie oskoczyliście o cenę spadkowej, ani nie wygraliście dzisiaj na meczu, nie? No tak, no założenie było takie, że mieliśmy wygrać ten mecz za wszelką cenę, takie mieliśmy nastawienie. No szkoda, bo prowadząc 1-0, znowu tracimy tak szybko bramkę, tak jak ostatnio, i remisujemy to spotkanie, które powinniśmy wygrać. A jakbyś ocenił dzisiaj kibiców naszych tutaj zebranych na stadionie? No uważam, że dzisiaj było naprawdę bardzo fajnie, doping był i oby tak więcej, oby tak dalej. Dzięki. Dzisiaj remis chyba nie jest dla Was satysfakcjonujący, bo prowadziliście i straciliście tak trochę w głupi sposób bramkę, nie? No na pewno strzeliliśmy bramkę w 82 minucie i powinniśmy zrobić wszystko, żeby tej bramki nie stracić i żeby te 3 punkty zostały w Gdańsku, przepraszam, w Bytowie, a co za tym idzie, żebyśmy już powoli odbijali się od tej dolnej, od tych dolnych rejonów tabeli. No tak, bo ten dzisiejszy remis tak właściwie nic Wam nie dał, bo ani się nie odbiliście od dołu tabeli, no nic właściwie. No tak, remis to tylko tyle, że nasza jakby sytuacja w stosunku do Arki i do tych drużyn, które grały wcześniej, czyli wczoraj na przykład, ewentualnie nie zdobyły punktów, no to status quo został utrzymany, ale to nie o to chodziło, jeśli chodzi o założenia przedmeczowe. A dzisiaj grałeś trochę na innej pozycji niż zazwyczaj, bo grałeś na boku obrony. Było ciężej czy nie właściwie? Znaczy to jest pozycja, w której grałem, na której grałem też kilkadziesiąt razy, myślę, że spokojnie, czy tam w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie. Fakt, że to było kilka lat temu, więc musiałem sobie odświeżyć pewne zachowania, aczkolwiek no to jest, można powiedzieć, troszeczkę jak z jazdą na rowerze, że do końca się tego nie zapomina, więc no, nie jest to aż taka bardzo duża różnica w stosunku do gry na stoperze, żeby robiło to jakąś dużą, bardzo dużą różnicę. A kibiców jakby dzisiaj ocenił tutaj, którzy byli naszych kibiców? Kibice na pewno zadbali o to, żebyśmy się czuli, że gramy u siebie, żebyśmy się czuli, że ten mecz jest dla nich ważny i przykro mi tylko, że nie do końca byliśmy w stanie dać im to szczęście, na które zasłużyli i sobie również taką radość pomeczową troszeczkę sami zabraliśmy, aczkolwiek no ten jeden punkt też trzeba szanować, aczkolwiek z drugiej strony no nie do końca on nas nieco satysfakcjonuje. Myślę, że to jak Grzesiu powiedział, że mecz był wyrównany, walki, ale już ja mam znowu pretensje do swoich zawodników, że prowadząc 1-0 w końcówce meczu, no nie możemy takich wrzutka idzie z połowy boiska i nikt do awerią nie zareaguje, a mamy wysokich na tym środku obrony, czy nawet w defensywie. No przy takiej bramki, jak będziemy tracili, to my nie będziemy zdobywali punktów, no bo to już nie jest pierwszy mecz, bo to tych takich bramek tu już mamy sporo strzelone. Myślę, że musimy jeszcze ciągle nad tą grą w defensywie popracować, bo tak jak mówimy, mamy drugi atak w pierwszej lidze, a prawie już ostatnią obronę. Także tu nad tym mamy problem i pracujemy i w tygodniu, i w tym, ale na razie to za dużych efektów nie daje.